Siemano, siemano, witam was dzisiaj w pierwszym poradniku jak grać roleplay. Dzisiaj nauczymy się rzeczy najważniejszej w roleplayu, czyli sikania. Dokładnie tak, nauczymy się sikać. Sikanie jest bardzo ważne, bo nasza postać w grze na prawie każdym serwerze musi pić wodę albo inny alkohol, czy fajne tutaj trunki. Dlatego wypróżnianie się jest bardzo ważne, a dzisiaj nauczymy się, jak to robić. Jesteśmy na komendzie i nieprzypadkowo, bo jeżeli musimy sikać, musimy to zrobić w miejscu przyzwoitym. Więc wchodzimy do toalety. Jesteśmy w naszej toalecie. Po to ktoś ją stworzył, żeby ją używać. Dlatego jak wchodzimy do toalety, mamy trzy opcje. Pierwsza opcja jest to zlew. Możemy użyć to jako takiego pisuaru. No, musimy, znaczy możemy, nie musimy. Kto jak woli. Druga, najbardziej przyzwoita opcja, jest to zwykła toaleta. Jak zwał, może być kibel, WC. Nie wiem. I trzecia opcja jest prysznic. Tylko no, tu się kąpią ludzie, więc powiedzmy, że skorzystamy dzisiaj z przyzwoitego kibla. I no, pierwszą rzeczą to oczywiście trzeba wejść do kabiny. Najlepiej, żeby drzwi się zamknęły, żeby nikt tam nas nie podglądał. I teraz zaczynamy cały proces. Musimy odegrać komendami narracyjnymi ściąganie spodni. Nie musimy ich ściągać do całości, więc za pomocą komendy mi możemy napisać coś takiego. Właśnie w ten sposób ściągamy spodnie do połowy. I teraz, to jest ważne, my teraz nie zaczynamy sikania, bo jak my zaczniemy teraz sikanie, to my zeszczamy się w majtki. Dlatego ważne jest to, aby nie zapominać o majtkach, które też musimy ściągnąć. Kiedy już ściągnęliśmy nasze majtki, warto by było poinformować naszych tutaj rówieśników, kolegów z pracy, znajomych, rodzinę, że my tych majtek nie mamy. Oczywiście nikt nas nie widzi, ale tak, jeżeli ktoś by tam akurat wchodził do tej kabiny, a my nie odkrywaliśmy, że ją zamykamy, warto by było, żeby ta druga osoba, co wchodzi do tej kabiny, widziała, że my tych majtek nie mamy, bo my mamy teraz założone spodnie. Więc używamy opisu. I właśnie za pomocą takiego opisu mamy już właściwie połowę procesu za nami. Teraz rozpoczyna się proces trudniejszy, bo będziemy sikać. Do tego możemy użyć takiej fajnej animacji, która nazywa się guard albo ochroniarz. Wtedy no, wygląda to z tyłu dosyć jednoznacznie. I teraz tak, kiedy już mamy te spodnie majtki opuszczone, musimy wybrać rękę albo ręce, którymi dokonamy naszej czynności. W moim przypadku będzie to prawa ręka, tak więc używamy komendy mi i odgrywamy taką akcję. Możemy złapać lewą, możemy złapać dwoma, a możemy nie łapać w ogóle. Tutaj mamy dowolność. Tu odgrywamy jak chcemy. Ja łapię, żeby się wygodnie sikało, żeby trafić po prostu do dziury. I teraz tak. Możemy odgrywać sikanie teraz, że już sikamy, albo jeżeli mamy naprawdę wysoki ten poziom RP, możemy odegrać jeszcze ściąganie na pletka. Ja mam niski, więc ja sobie to odpuszczę. I teraz tak. Za pomocą komendy do odgrywamy, że sikamy. Czyli możemy napisać coś w stylu. I proszę bardzo. Mamy prostą, fajną akcję roleplay. Z sewki moczowej leci tam, co tam wypiliśmy. I teraz możemy naszą akcję znowu rozwinąć. Możemy rozwinąć o kolor naszych sików, bo jak wiemy, mamy kilka kolorów. Nie, mamy czerwony, mamy kolor przezroczysty, jasnożółty, ciemnożółty. No, dowolność. Więc najlepiej odegrać to komendą try. Mocz jest żółty. No, niestety dzisiaj żółty nie jest. Spróbujmy może przezroczysty. Bo biały to on jest. O, to jak już tu w tych dwóch kategoriach mamy nieudany, to już jest problem. Ktoś tam zetkuje w ogóle, ale tym się nie przejmujemy. My tu odgrywamy
akcję roleplay. Przynajmniej wiemy, że ktoś nas obserwuje, wiemy, że ktoś może wziąć motywację z naszego roleplayu. Możemy odegrać na przykład, że mocz jest czerwony. No, nie jest czerwony, no i to jest problem, bo jesteśmy w kropce. Ale spokojnie, spokojnie. Mamy jeszcze właśnie kolor ciemno-żółty i jasno-żółty, więc to sobie odegramy. No i udało się, nasz mocz jest jasno-żółty. Teraz jest kolejna akcja, która dochodzi, którą możemy odegrać, jest to obsikanie deski albo podłogi. Tu też proponuję na traju, chyba że macie już naprawdę takie umiejętności, które pozwalają wam zawsze trafianie do celu, kto jak woli, ja sobie odegram. O, obsikaliśmy deskę. I co teraz? No, teraz możemy użyć takiej fajnej komendy jak opis 2. Stawiamy sobie tutaj i piszemy, deska jest obsikana. No, dla tutaj, żeby osoby z jakichś tam wyższych odległości, z tych 10 metrów, co to jest, nie widziały, że ta deska jest faktycznie obsikana i nie przychodziły tutaj specjalnie, to możemy sobie dać taki dystans fajnego 1 metra, że osoba wchodząca do kabinu, ewentualnie osoba będąca obok, to zauważy. Możemy jeszcze dać sobie kolor żółty i teraz w ogóle a nie, tak, dobrze, mieliśmy żółty. No to imersja zachowana. Tutaj osoba obok sra, to nie ma znaczenia. Oczywiście zachowujemy pełną tutaj podstawę roleplayu, dlatego też no należy pod koniec otrzepać, oczywiście to nie jest wymagane, no ktoś nie musi, możemy potem odkrywać, że mamy delikatnie obsikane majtki. To jest dowolne, tutaj każdy robi co chce. No ja otrzepuję, otrzepujemy wariata i właściwie cały proces mamy zakończony. Wystarczy tylko podciągnąć spodnie i wyjść z kabiny. Nie zapominając oczywiście o majtkach. Kiedy już mamy ten proces zrobiony, warto by spuścić za sobą wodę. Siedź cicho! I teraz spuszczamy wodę. Dla imersji możemy jeszcze napisać, że w kabinie środkowej słychać odgłos spuszczanej wody. I właśnie w taki sposób rozwinęliśmy zwykłe szczanie do kibla na naprawdę wysoki poziom roleplayu. Widzimy, że tutaj kolega też się dołączył, więc odgrywanie jest zaraźliwe. Możemy zarażać naszym poziomem innych uczestników serwera. Dlatego warto, bo takie akcje sprawiają, że właśnie może się dołączyć znajomy, a jeżeli robimy to znajomy i znajomy obok sra w kabinie, to roleplay jest jeszcze ciekawszy, dlatego zachęcam gorąco. Dzisiaj byliśmy na serwerze Realm Roleplay WLOW, a ja jestem świnia i nie umyję dzisiaj rąk. Tak więc, a jeszcze opis musimy usunąć. Tak więc kończymy na dzisiaj, pozdrawiam, hej!